Kot wieczorową porą. Dzień dobry Państwu. Ja w sprawie kina, które powoli łapie oddech w tych niełatwych czasach. Cóż, chciałbym mieć niejaki udział w tej reanimacji, więc udaję się na miejsce w towarzystwie kwalifikowanego ratownika filmu polskiego Pawła Kretkowskiego i sam niezwłocznie przystępuję do czynności. Wiesław Kot. Biegną te gitarowe melodyjki, film za filmem. U nas też film za filmem, bo trzeba zasygnalizować premiery. Jest z tym nieco kłopotu, bo pandemia poczyniła w kalendarzu filmowym niejakie zamieszanie. Filmy zapowiadane często na ekrany nie wchodzą, a zamiast nich pojawiają się rzeczy zupełnie nieoczekiwane. Ale z tych bardziej prawdopodobnych w tym tygodniu rysuje się film Tenet w reżyserii Christophera Nolana. To film, chciałoby się powiedzieć, kompaktowy. Wiąże w płynną całość atrakcje z bardzo różnych półek. Nie przypadkiem sam tytuł to palindrom, czyli słowo, które brzmi tak samo czytane od przodu i od tyłu. Tenet. Bo tu niby chodzi o globalną akcję pewnej agencji z Waszyngtonu, która próbuje powstrzymać trzecią wojnę światową, ale też dzieje się daleko więcej. Czytanie przyszłości i przeszłości, światy równoległe i wycieczki w czasie. Akcja ruchem konika szachowego przemyka po całym globie, od Tallina przez Mumbai po Los Angeles. Wszędzie kolorowo, ślicznie i posprzątane. Jak na turystycznym folderze reklamowym, nie przymierzając. Wszystko w cenie biletu. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. Film Jezioro Dzikich Gęsi to kryminał egzotyczny, bowiem chińsko-francuski. Z tym, że produkcja jest francuska, a akcja toczy się w Chinach. Rzecz jest o pewnym gangsterze, który usiłuje się wymknąć z policyjnej sieci, ale nie to jest najważniejsze, bowiem o wiele silniej zaznacza się w filmie tło. Czyli współczesne Chiny, które stają się jednym ogromnym placem budowy. Kruszą się dawne struktury materialne, a więc w ruinę popadają całe miasta, które się plantuje pod nowe wysokościowce. Zanikają też dawne więzy społeczne. Chiny jako państwo i jako naród budują się niemal od zera i nie bardzo wiadomo, jak czytać te nowe warunki społeczne, jakie sygnały wysyłają przyjaciele, a jakie wrogowie. W tej gmatwaninie sama intryga kryminalna nieco się gubi, ale to wcale nie szkodzi. Film pod tytułem Maggie to dramat z Korei Południowej, które to kino brawurowo wkracza
na światowe ekrany w ślad za niedawnym oscarowym przebojem pod tytułem Parasite. Tu historia ze sfer szpitalnych. Oto uruchomiony przypadkiem aparat rentgenowski zarejestrował parkę personelu medycznego, która baraszkowała w laboratorium. No nie byłoby w tym nic aż tak nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że po ujawnieniu tej niecodziennej, no choć drobnej, afery z pracy znikają na urlopy zdrowotne, najczęściej na rzekome urlopy zdrowotne, inni pracownicy. Okazuje się bowiem, że szpital, a może i całe miasto, żyją podwójnym, ukrytym życiem. Spirala absurdu zaczyna się rozkręcać. Furioza to film polski. Zbiorowy portret środowiska gangsterów, kiboli, ultrasów i wszelkiego rodzaju chuliganerii. Film stawia pytania. Czym jest dla ciebie honor? Co się dzieje z tymi, którzy łamią zasady? Ile warta jest lojalność? Jak daleko można się posunąć dla czystej adrenaliny? Za co kochają cię dziewczyny? I przynajmniej na część pytań w pewnym zakresie film odpowiada. Zapowiadał go swego czasu jeden z aktorów, Mateusz Banasiuk. Furioza to jest projekt, na jaki czekałem właściwie chyba całe moje aktorskie życie. Rewelacyjny scenariusz, mocna historia. Jesteśmy już w połowie zdjęć i to będzie kawał mocnego kina. Kwiat Szczęścia to międzynarodowa produkcja o zabarwieniu science fiction. W korporacji zajmującej się tworzeniem nowych gatunków roślin pracuje Alicja, matka samotnie wychowująca nastoletniego syna. Alicja wyhodowała niezwykle ciekawą roślinę. Kwiat ma piękne karmazynowe płatki i niecodzienne właściwości. Jeżeli zapewni mu się odpowiednią temperaturę, się go właściwie podlewa i rozmawia z nim, kwiat sprawia, że jego opiekun odczuwa szczęście. Wbrew polityce firmy zabiera Alicja do domu jeden z takich kwiatów jako prezent dla swojego syna i dopiero wtedy zaczyna się właściwa historia. Our aim was to create a plant with a scent that makes its owner happy. We are entering a new era here. The first mood-lifting antidepressant happy plant. We've received orders from all over the world. I jeszcze brytyjski horror pod tytułem Saw Maud. Młoda pielęgniarka imieniem Maud zostaje zatrudniona do opieki nad umierającą tancerką Amandą. Wkrótce okazuje się, że Maud ma także inny cel, który szybko staje się jej obsesją. Tym celem jest zbawienie duszy Amandy. Cóż, takie zbawianie na siłę to też może być horror. God. Your presence graces the air, and soon everyone will see. Hi, are you Maud? Yes, hi. It takes nothing special to mop up after the dying. Film Peterson i Findus, wielka wyprowadzka familijny. Mały kociak dorasta i potrzebuje do życia więcej przestrzeni i zdecydowanie mniej opiekuńczości ze strony swego troskliwego pana. A że koty uwielbiają chadzać własnymi drogami, postanawia się wyprowadzić i nareszcie zacząć prawdziwe, niezależne życie. A tu się okazuje, że niezależność ma także swoją cenę, na którą ten mały, duży kotek wcale nie był przygotowany. Yippee! Yippee! Das mag ich jetzt jeden Morgen! Hurra! Hallo, ihr beiden. Ja, was ist denn bei euch los? Lernt Findus fliegen. Hallo, Bela! To były filmy wysoce prawdopodobne jako premiery na ten weekend, ale są też filmy, powiedzmy, możliwe. I tak możliwy jest film pod tytułem Liberté, dramat historyczny produkcji hiszpańskiej i francuskiej. Historia wraca do czasów pierwszych libertynów rekrutujących się z XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji i ich gości z całej Europy. W miejscach wykwintnych i dekoracyjnych, jak na przykład odludne leśne dworki, oddają się oni wysmakowanym i starannie wyreżyserowanym orgiom.
Tutaj przekraczają kolejne granice, jakie przed tego typu przyjemnościami stawia społeczeństwo. Przy okazji wychodzi na jaw, że niektóre granice zostały przekroczone całkiem niepotrzebnie, a przekroczenie innych wiąże się z realnym niebezpieczeństwem. Je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont plus certains débauchés qui pourront faire la révolution. Mais ce sont bien ces femmes-là, obstinées, dures, i qui connaissent le prix à payer pour que le monde puisse changer. Pojedynek na głosy. Dramat brytyjski, ale raczej z tych pogodnych. Akcja bowiem toczy się w damskim, amatorskim zespole wokalnym, w którym panie spotykają się, żeby churalnie pośpiewać, ale też, żeby wesprzeć się wzajemnie w rozmaitych trudnych sytuacjach życiowych. Teraz właśnie przygotowują wymarzony występ w Royal Albert Hall, co ma być koncertem ich życia. Problem w tym, że o względy chórzystek walczą dwie panie o skrajnych temperamentach i gustach muzycznych. Kate to dama raczej nobliwa, przywiązana do tradycji i do klasycznego repertuaru muzycznego. Na udry z nią idzie rozrywkowa Lisa, która wybiera do wykonania raczej piosenki z najnowszych list przebojów. Poza tym jest neurotyczna, rozedrgana i nieprzewidywalna. Obie panie walczą o względy damskiego chóru, ale było nie było. Jedna i druga są tylko awersem i rewersem tej samej kobiecej duszy. Dad, are you off to the war tomorrow? I am. Look after mommy, she gets upset. Give her a hug. I'm Kate Barclay, Colonel Barclay's wife. We need to come up with some exciting activities while our service people are away. What about singing? Film La Gomera to kryminał międzynarodowy. Tak bardzo międzynarodowy, że w produkcji uczestniczyła zarówno Francja, jak i Rumunia. Rzecz balansuje na krawędzi czarnego kryminału i komedii absurdu. Oto pewien skorumpowany rumuński policjant przybywa na wyspę o nazwie La Gomera, by tutaj załatwić jeden ze swoich ciemnych interesów. Problem w tym, że wyspę zamieszkuje dziwne plemię, które posługuje się językiem przypominającym rozmaite postacie gwizdu, co utrudnia komunikację. Gorzej, że nie bardzo wiadomo, jaką rolę w całej historii odgrywa kobieta fatalna o jakże filmowym imieniu Gilda. O, policjant nie będzie miał łatwo. Nawet można zaryzykować hipotezę, że będzie miał przegwizdane. Kommissar Christian Gelacke? Ich werde beobachtet. Da steht ein Auto rechts von mir. Sieh nicht hin. Du musst mir helfen, Schalt aus dem Gefängnis zu holen. Bist du wahnsinnig? Auf einer der Kanarischen Inseln gibt es eine Pfeifsprache. Du kommst auf diese Insel und lernst dort diese Sprache. Tak więc mamy kinową stawkę na bieżący weekend, może nawet na cały tydzień. Ale to wszystko takie niepewne, takie labilne. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy starych piosenkach, które cytowano w filmach, więc te pamiętne songi mogą nam nieco przypomnieć. Dziś weźmy na rozkładówkę zespół Queen. Another One Bites the Dust. Jeszcze jeden gryzie piach. Słyszymy ten kawałek na przykład w serialu Crime Story. Z ciekawostek. Kiedy piosenka zaczęła być ogromnie popularna, a pochodzi z roku 1980, ewangeliści chrześcijańscy wyśledzili w niej rzekomo zawartą tam podprogową zachętę. To naganna technika zwana backmasking. Twierdzono, że refren, gdy się go gra od tyłu, zawiera coś, co brzmi jak: zacznij palić marihuanę. Rzeczniczka firmy, która płytę wydała, oficjalnie zaprzeczyła, że piosenka zawiera taką wiadomość, takie przesłanie. I jeszcze. Another One Bites the Dust został użyty do szkolenia lekarzy w celu zapewnienia prawidłowej liczby uciśnięć klatki piersiowej na minutę podczas wykonywania reanimacji. Linia basowa piosenki ma blisko 110 uderzeń na minutę, a 100-120 uciśnięć klatki piersiowej na minutę jest zalecane w trakcie resuscytacji. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another.
Piosenka zespołu Queen pod tytułem Somebody to Love z roku 1976 to połączenie chórku gospel z ostrym podkładem rockowym. Piosenkę przechwycili zresztą inni liczni artyści, brzmiała w niezliczonych programach telewizyjnych, również w filmie, że przypomnijmy, dziełko pod tytułem Happy Feet. My life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart. No i słynna Bohemian Rhapsody, cygańska rapsodia, raz po raz opiniowana jako najlepszy utwór rockowy w całej historii tej muzyki. Piosenka pochodzi z albumu A Night at the Opera z roku 75 i uznawana jest za moment przełomowy w historii grupy Queen. Utrzymana jest w stylu rock opery i cechuje się nowatorską, niespotykaną w muzyce pop formą łączącą trzy całkowicie różniące się od siebie fragmenty i style. A są to śpiew a cappella, ballada, powiedzmy operowa oraz elementy hard rocka. Z powodu wielościeżkowego nagrania zaśpiewanie całego utworu na żywo było praktycznie niewykonalne. Fragment Bohemian Rhapsody rozpoczął 19-minutowy słynny występ grupy podczas Live Aid w roku 85, które to wydarzenie jest uznawane za jeden z najlepszych koncertów w całej historii muzyki rockowej. W kinie tę cygańską rapsodię mogliśmy usłyszeć choćby w obrazie pod tytułem Świat Wayne'a. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, though the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against. Zwyczajowo sięgamy do starszej prasy. Przed nami Kino, tygodnik ilustrowany z roku 1936. W nim redaktor nazwiskiem Gris opowiada o kontaktach z ówczesną gwiazdą ekranu. Cytuję: poprosiłem Karolę Lombard, żeby pozwoliła sfotografować się z kinem. Popularna artystka nakręca obecnie film pod tytułem The Princess Comes Across. Karola Lombard nie tylko zgodziła się, ale przysłała mi list treści następującej: drogi Mr. Gris, poszłam do fotografa, żeby się zdjąć dla pana. Przez ten czas, kiedy fotograf przygotowywał aparat, przejrzałam kino. Nie rozumiem ani słowa po polsku, ale pomimo to obejrzałam pismo z wielkim zainteresowaniem, zatrzymując się długo nad każdą stronicą. Wasz tygodnik jest osobliwy. Mówi bez słów jak dobry film. Nie widziałam dotychczas tak wspaniałego pisma i nie chcę panu pochlebiać, jeżeli powiem, że według mego zdania jest to najładniejsze filmowe pismo na świecie. Takich pięknych ilustracji jeszcze nigdy nie spotkałam. W rezultacie fotograf mnie zwymyślał, bo zająwszy się kinem, kazałam mu
czekać. Ale pogodziliśmy się i teraz jestem bardzo zadowolniona, bo fotografia się udała i cieszę się bardzo, że dostanę się na okładkę tego pięknego pisma właśnie z kinem w ręku. Proszę pozdrowić moich przyjaciół w Warszawie i proszę pamiętać, że z niecierpliwością oczekuję numeru kina ze swoją podobizną, wasza Karola Lombard. Dobry ton wymaga również, byśmy zacytowali odpowiedź redakcji w arcyważnej kwestii okładek pisma kino. Otóż pani Rita G. bardzo słusznie zauważyła, iż pismo filmowe służyć powinno do informowania o tym, co się dzieje w świecie filmowym. Otóż Nils Aster chwilowo jest poza obrębem tego świata. Od dłuższego czasu nie nakręcił żadnego filmu i nic na razie nie wiadomo o jego projektach. Skomunikujemy się w tej sprawie z naszym korespondentem hollywoodzkim i poprosimy go o informację. Tymczasem damy jakieś dawne zdjęcie, ale nie na okładkę. Proszę się za to na nas nie gniewać, ale ambicja nie pozwala nam umieszczać starych fotosów na pierwszym planie pisma. Ależ doskonale rozumiemy i zgadzamy się z redakcją, iż fotosy zgasłych gwiazd absolutnie nie nadają się na okładkę i już. Tak sobie biegnie temat filmowy za tematem filmowym w wersji na gitarę rockową, a u nas biegną nowinki. Seriale, mianowicie animowane Simpsonowie i Family Guy, będą trochę bardziej poprawne politycznie, tak zapewniają szefowie stacji Fox, która je produkuje. Cała ta sytuacja wydaje się pokłosiem wcześniejszej styczniowej decyzji popularnego amerykańskiego aktora Henry'ego Hanka Azari, który przez niemal 3 dekady wcielał się w jedną z charakterystycznych postaci serialu Simpsonowie, mianowicie właściciela sklepu spożywczego Quick i Mart, pochodzącego z Indii. Aktor 3-krotnie zresztą otrzymał za ten dubbing nagrodę Emmy. Azaria zapewniał, że długo nie odbierał wizerunku indyjskiego sklepikarza w kontekście rasistowskim, ale po wielu skargach swoich fanów na to, że postać Hindusa jest poniżająco stereotypowa, a wręcz, że jest ona bigoteryjną kreaturą, aktor przyznał, no, że może było coś na rzeczy. Who's the scientist guy, you know, who speaks like this, Rich Eisen, of course. May I say that Professor Frink enjoys the general shape of your head. It's slightly ovoid and rather obvious to the general public. Szefowie stacji telewizyjnej Fox stwierdzili, że pora na kolejne kroki. Aktorzy zatrudnieni do dubbingowania animowanych bohaterów będą etnicznie dopasowywani do owych postaci. Zresztą Mike Henry, biały aktor, który podkłada głos pod czarnoskórego Clevelanda Browna w serialu Family Guy, już ogłosił, że rezygnuje z roli. Grałem tę postać od 20 lat, uwielbiałem ją, ale to osoby kolorowe powinny wcielać się w postacie kolorowe. Dlatego rezygnuje, tłumaczy aktor. Na razie nie ma mowy o tym, by zmieniły się charaktery samych postaci w tych, no, z założenia prześmiewczych filmach. No, choć wydaje się, że to też kwestia czasu. No. I gotta stop taking my baths during Peter's shenanigans. Nasi reżyserzy kręcą coraz częściej poza kinematografią polską. Netflix zaprezentował właśnie zwiastun nowego serialu zatytułowanego Warrior Nun – Zakonnice Wojowniczki. 2 odcinki serialu wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska, której międzynarodowe uznanie przyniósł film Córki Dancingu. Nie jest to pierwsza współpraca Smoczyńskiej z Netflixem. Reżyserka brała już udział w tworzeniu serialu 1983. Serial Warrior Nun został oparty na motywach mangi pod tym samym tytułem autorstwa Bena Dana. Jego bohaterką jest Ava, dziewczyna, która doświadczyła śmierci i która budzi się w tajemniczym kościele, a na plecach odnajduje dziwny symbol. Okazuje się, że została zwerbowana przez nie mniej, nie więcej, tylko starożytne bractwo zakonnic i księży, które broni świata przed demonami.
Symbol wydrukowany na plecach zapewnia jej super siły do walki z ciemnymi mocami. Problem w tym, że Ava chciałaby pozostać zwykłą, normalną dziewczyną i nasza pani reżyser jej w tej walce duchowej, a także tej z demonami zapewne mocno pomoże. Piraci z Karaibów powrócą w nowej odsłonie bez Johnny'ego Deppa. Główną rolę w filmie ma teraz zagrać Margot Robbie. O tym, że nowe produkcje z kultowej serii Piraci z Karaibów powstaną bez udziału Johnny'ego Deppa, mówi się już od 2 lat. No, dzięki temu, że aktor w filmie nie wystąpi, Disney miał zaoszczędzić nawet 90 milionów dolarów. Powodem usunięcia aktora z tej serii filmowej miały być problemy psychiczne jego samego, no i finansowe, w które się biedak zaplątał. Tak więc główną rolę piracką będzie teraz odgrywała Margot Robbie. Aktualnie trwają negocjacje cenowe. Scenarzysta Charles Randolph, ostatnie jego dzieło to scenariusz do filmu Gorący temat, szeroko omawiającego sprawę molestowania seksualnego, więc scenarzysta Randolph zabiera się za film o koronawirusie. Nie tylko pisze tekst, ale ma również stanąć za kamerą niezatytułowanej jeszcze produkcji o wybuchu epidemii w Wuhan. Film ma w elektryzujący i wstrząsający sposób, jak twierdzą producenci, opowiadać o pierwszych dramatycznych tygodniach walki z wirusem w Chinach oraz o bohaterstwie pracowników służby zdrowia. Zdjęcia oczywiście w Chinach mają ruszyć jeszcze w tym roku. A u nas wirus w wersji typu dawno, dawno temu. Bajka o wirusie. Dziś, dziadki kochane, opowiem wam bajkę. Więc bądźcie gotowe na podróż po świecie. Znajdziemy w tej bajce zaiste złą szajkę, lecz jak ją pokonać, też się z niej dowiecie. Jesus Revolution to film amerykański w produkcji, który to film jest kolejną propozycją skierowaną do chrześcijańskiej widowni. Takich dzieł pojawia się tam wiele, u nas mniej. Inspirowany będzie prawdziwą historią Grega Laurie'ego, który pod koniec lat 60. odnalazł Boga, a w 73. roku założył Harvest Christian Fellowship, która to organizacja stała się 8. największym chrześcijańskim zgromadzeniem w Ameryce i 3. największym, no, w samej Kalifornii. Obraz wyreżyseruje autor Sprawy Chrystusa, John Gunn. A u nas tymczasem song z klasycznego już musicalu pod tytułem Jesus Christ Superstar. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hope that I be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Just a little harder when brought about
my friend. For all you care, this wine could be my blood. For all you care. Pięknie ta melodia płynie, a tymczasem do usłyszenia za tydzień, mówi już Państwu Wiesław Kot. Kot wieczorową porą.